Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej i prosiłbym Panią Przewodniczącą o przedstawienie. Komisja Mieszkaniowa rozpoczęła się 4 listopada o godzinie 18:30. Przyjęliśmy następujący porządek obrad, mianowicie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz przegląd korespondencji. Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją, mianowicie było to pismo z Zarządu Budynków Komunalnych w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz dwa pisma z Urzędu Miasta Krakowa. Jedno było w sprawie wznowienia rozpatrywania i kwalifikowania wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność WPS-u, a drugie pismo to było w sprawie 8 edycji programu pomocy. Posiedzenie zakończono o 10:15. Nie wiem, czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi? Pan przewodniczący się w każdym momencie nie dłużej jak 3 minuty, oczywiście. Panie przewodniczący, ja mam pytanie, czy w zakresie działań pani komisji jest również patrzenie na zasoby, które mogłyby się stać mieszkalnymi, a nie są mieszkalnymi. Mianowicie chodzi mi o ten budynek, który mieści się właśnie naprzeciw przedszkola na ulicy Estońskiej, w tym Parku Duchackim, bo ja tam wieczorem przychodziłem i tam się palą światła. Nie wiem, czy tam ktoś mieszka, czy ktoś nie mieszka, jaka jest tam umowa i tak dalej. Czy można byłoby się postarać, żeby ktoś tam rzeczywiście jakoś zamieszkał, kto potrzebuje, a w ramach, że tak powiem, zmniejszenia czy odpowiedniego ustanowienia umowy, żeby również jakoś o ten park patrzył, no bo ja nie jestem w stanie częściej niż 2 razy dziennie patrzeć, czy tam bezdomni palą ogniska, czy nie. Może ktoś, kto by mieszkał, by na to zwracał uwagę. Także nie wiem, czy to Komisja Mieszkalnictwa mogłaby zadbać o to, żeby tam ten lokal... Przecież tysiące ludzi nie mają w Krakowie mieszkań, prawda? Może by tam w tym kierunku zacząć działać. Musi być wyremontowany. Ale on jest w stanie... Nie, czy ktoś z Państwa? Pani Przewodnicząca zakończyła.